Dwór w Przegorzałach posiadał wszystko, co mogło uczynić go rajem dla dzieci. Solidna, wysoka huśtawka, tak zwana gimnastyka, na której można było podnosić się na rękach i wywracać koziołki. Staw, po którym pływała łódka z wiosłami, dużo drzew owocowych i to takich, na które nie tylko bracia, ale i ja mogłam wspinać się z łatwością. Dzień dobry. Jesteśmy w Przegorzałach, jednym z najbardziej zielonych, spokojnych miejsc w Krakowie. Wisła, skały, przepiękne okolice. Dużo tutaj ciekawych domów, sekretnych zakamarków i bardzo dużo też dzieci. Dzieci i pewien tajemniczy dom będą bardzo ważne w tej historii. Ja mam na imię Lucja i postaram się Państwu tę historię dzisiaj opowiedzieć. Nie widać tego domu z ulicy, bo jest schowany za budynkami gospodarczymi i na co dzień niedostępny do zwiedzania. Ci, którzy wiedzą o jego istnieniu, mówią o nim najczęściej po prostu dwór w Przegorzałach albo folwark na Jodłowej. Ale co to za dwór? Kto w nim mieszkał? Jakie tutaj kryją się historie? I skąd tutaj się wzięły konie? Sprawa z końmi jest prosta. Są tutaj i konie, i inne zwierzęta, bo od 1954 roku te budynki należą do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Mieści się tutaj stacja doświadczalna Instytutu Nauk Weterynaryjnych. Dwór i budynki gospodarcze zostały zbudowane w pierwszej połowie XIX wieku. Najwięcej jednak wiemy o mieszkańcach tego dworu dzięki pewnej małej dziewczynce, która mieszkała tutaj około 100 lat temu. Miała na imię Ania i kiedy dorosła, napisała książkę, której akcja dzieje się między innymi tutaj. Matka Ani, hrabina Stanisława Anna Katarzyna z Witwickich-Skarbkowa, była dość specyficzną osobą. Po ucieczce z ziem wschodnich kupiła ten majątek od hrabiny Cecylii z Zamojskich Lubomirskiej i zamieszkała tutaj z gromadką własnych dzieci, z rodziną zarządcy i z własną służbą. Zdaje się, że z perspektywy dziecka ten folwark mógł być wówczas wspaniałym miejscem do życia. Wzdłuż całego pierwszego piętra domu, od strony ogrodu i stawu biegł balkon, z którego roztaczał się daleki widok, bo dwór stał na pewnym wzniesieniu. Na tym balkonie, gdy już nie było u nas Bonn i gdy przeżywałam niespokojny okres dziewczęcych marzeń, spędzałam długie godziny w nocy, słuchając rechotu żab i patrząc w pełnię księżyca. Wydaje się, że gdyby nie pewne historie dorosłych, to miejsce mogłoby być prawdziwym rajem dla dzieci. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do książki małej Ani, czyli Anny Skarbek-Sokołowskiej. Czas udręki i czas radości. My poprzestańmy na tym, że dwór jest wyjątkowy, okolica przepiękna, a Wisła płynie tutaj leniwym nurtem.